Siema, słuchajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. To znaczy, słuchajcie, gdzieś na Białołęce, na kompletnym, dosłownie zadupiu koło Marek. Nie wiem gdzie dokładnie, bo w sumie mam to gdzieś. Ale słuchajcie, do przed chwilą to była komiczna, dosłownie, sytuacja. Przychodzi do nas pani, bo ma maszt. O, maszt ten, który tam widzicie. To jest maszt telefonii komórkowej 4G. A. I wiecie, chodzi o to, że pani przyłazi na teren budowy, gdzie obowiązuje BHP, chodzenie w ubiorze odblaskowym. Kasku. Pani se włazi jak do siebie. Jeszcze to budowa jest prowadzona na terenie prywatnym za zgodą właściciela, wszystkimi pozwoleniami i tak dalej. Pani se włazi jak do siebie z jakimiś pierdołami dosłownie i ona robi zdjęcia, co to będzie, proszę się wylegitymować i tak dalej. Do nas ogólnie jeszcze włazi z jakimiś wahadełkami, różdżkami, jakimś wahadełkiem kręciła. Ona mówi, że to wahadełko jej pokazuje, że poziom promieniowania w tym miejscu 10-krotnie przewyższa normy unijne. Fajnie, nie? Mamy XXI wiek, człowiek był na Księżycu, zaraz Elon Musk poleci na Marsa, a tu dalej ciemnota, zabobon i normalnie grody dechami zabite. Pani twierdzi, że ona jest, już nie będę się wypowiadał, czy tam czarodziejką, srelką, magiem, kurde, paladynem, czy... No, ogólnie pani różdżkami, jakimiś wahadełkami chodziła, machała, zrobiła zdjęcia informacyjnej tablicy budowlanej, że ona tam już wie, do kogo ona pójdzie, ona to zgłosi. Poważnie, ludzie. Ja się zastanawiam, skąd biorą się te wszystkie świry, płaskoziemcy, ludzie anty-5G. Przecież to są ludzie, weźcie na uwagę, to są ludzie, którzy skończyli studia, uczelnie, doktoraty, mają papiery nie z tej ziemi, gdzie ja takich papierów się nie dorobię. A są takimi totalnymi, kurwa, świrami dosłownie. Oni wierzą w te całe anty-5G, płaską ziemię i tak dalej. No dzisiaj to po prostu... Byłem wryty dosłownie, bo pani jak do siebie weszła na budowę. Chciałem jej zadać pytanie, ciekawe czy jak ja bym u siebie coś takiego stawiał na terenie prywatnym, to też by pani weszła i zaczęła ten. Ja normalnie, powiem wam szczerze, to nie wierzę. Coś takiego to... Kurwa, powiem wam szczerze, moi mili, na YouTubie się zajebiście takie filmiki ogląda, jak ktoś tam włazi, coś tam pierdoli, wahadełkami macha, ale jak jesteście na placu budowy, obowiązuje was BHP, inspektorat z Pleja, inspektor BHP z Pleja łazi i tam wszystko pilnuje i tak dalej, a tu włazi ci baba nie wiadomo skąd i ona musi raport zrobić, tam jakaś rada sąsiedzka, osiedla i tak dalej na Białołęce, ona się za to weźmie i tak dalej. Kurwa, poważnie? No ludzie, weźcie się za łeb. No ludzie, naprawdę. Kurwa, mówię poważnie, ludzie, weźcie się za łeb. No. Powiem wam szczerze, będziecie robić szopkę, żeby maszt nie powstał telekomunikacyjny. A chcecie mieć chyba, kurna mać, sygnał telefonu komórkowej lepszej jakości. No to żeby sygnał telefonii komórkowej był, to po pierwsze ludzie, musi być antena, maszt, nadajnik. A żeby coś takiego powstało, to musi być ekipa sprawna, która to wykona i operator sieci, którego postawi. A przez takich ludzi, anty-5G, płaskoziemców i tak dalej, to my mamy pracę utrudnioną i to bardzo, bo musimy tych ludzi przepędzać, a czasem nawet z użyciem policji. No bo oni nie chcą, bo oni nie pójdą, bo oni mają swoje prawa. Tak,
Macie prawo zostać zawinięci w kaftany i do psychiatryka odesłani, bo tam jest wasze miejsce. To jest moja opinia. Bo powiem szczerze, my nie po to zasuwamy od świtu do nocy, żeby tacy ludzie po prostu jak wy włazili na teren placu budowy i po prostu rozpieprzali nam. Biała Łęka, to jest totalne zadupie wszechświata w Warszawie. Jesteśmy jakieś kilka kilometrów od Marek, więc ja na razie mam przerwę. Siedzę sobie w samochodzie i odpoczywam. Szefu tam szefuje na wieży. I normalnie właśnie byłem świadkiem, słuchajcie, jak ta pani sobie weszła do siebie. No normalnie aż mnie zatkało. Jeszcze się pyta, co tu będzie. Proszę mi odpowiedzieć, bo jak nie, to o coś tam, no. Powiem wam, ludzie, wypowiadajcie się pomiędzy sobą w komentarzach. Ja nie będę nic komentował, bo ja już podczas filmu skomentowałem. Jestem po prostu zdruzgotany, jak tak można na teren budowy wparować jak do siebie, bez żadnego BHP, bez kasku, bez jeszcze pozwolenia. No normalnie, no nie wiem, no. Naprawdę powiem wam szczerze, nie wiem, jak to rozumieć. Czy ludzie są tak po... Dopowiedzcie sobie sami, jakiego przekleństwa użyłem w tej chwili. Bo dla mnie to jest chore, co ludzie odwalają. Włazić jeszcze na teren budowy, gdzie dźwig podnosi maszt o wadze 6 ton. Jakby to się, nie daj Boże, zjebało, to tą panią by rozjebało na kawałki dosłownie. Wbiłoby ją w ziemię jak kurwa zapałkę. I jeszcze my byśmy ucierpieli. Na szczęście ta pani wparowała, jak już maszt był przykręcony do podstawy. Dobra, kończę. No bo się trochę uniosłem, bo mnie ta pani wpieniła. Powiem szczerze, normalnie to bym złapał za fraki, wykurwił przez ogrodzenie i tyle. Ale wolałem umyć ręce. Szefu po prostu zgasił ją jednym powiedzeniem. Tam jest tablica informacyjna. Proszę się zapoznać i proszę wyjść z terenu budowy. No. Jeszcze ją tam właśnie inspektor budowlany przepędził też, ale naprawdę, no. Jutro wyjeżdżam do Kielc też do stawiania masztu i powiem szczerze, jeżeli będą takie oszołomy, to ja naprawdę nie rozumiem. Ludzie, co z tą Polską się dzieje? Naprawdę, co z tą Polską się dzieje? Ludzie, ja pier... Dosłownie. Człowiek jedzie zrobić fajną robotę, gdzie komuś właśnie można ulepszyć życie, poprawiając jakość sygnału telefonii komórkowej. A tu proszę bardzo, anty 5G, płaskoziemcy, różnego rodzaju świry, przyłażą selfie, se robią na teren budowy, poza taśmę ostrzegawczą. Fajnie, no bo co? Co nam się może stać? A właśnie dużo rzeczy. Może się, jakby to powiedzieć, idioto potknąć i ze łeb rozjebać. O betonową podstawę. I na tym zakończmy. Powiem tak, nie pytajcie mnie o jakieś komentarze czy coś, bo ja nie będę się wypowiadał pod tym filmem, bo ja się wypowiedziałem. Wy wypowiadajcie się pomiędzy sobą, a ja sobie wasze komentarze poczytam. Bo naprawdę to, co się dzieje w naszym państwie, to jest jeden wielki kurwa dramat dosłownie. To jest samonapędzający się psychiatryk. Zaczynając od rządu polskiego, kończąc na właśnie takich ludziach jak ta pani. I anty 5G, płaskoziemcy i wszelkiego rodzaju świry, które można na polskich wsiach i miastach spotkać. A myślałem, że Biała Łęka to jest piękne, malownicze tereny, które są pozwolone na takiego właśnie zabobonu. No niestety nie. I się myliłem. Trzymajcie się. I na razie pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk. Zawsze i wszędzie. Piorun jak błyskawica będzie.